Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu i własnym i całego zespołu. Rozpoczęliśmy od muzyki stricte akordeonowej. Jest to transkrypcja utworu organowego, który pokazuje to, że instrument ten powstał właśnie w Austrii, tam gdzie organomistrzowi tworzyli te instrumenty kamertą do strojenia organów i tak przez przypadek powstał akordeon jako takie pokłosie tych prac. A teraz krótki jeszcze fragment utworu, który też nawiązuje do tradycji muzyki akordeonowej, do Francji, do muzyki filmowej. Witamy bardzo serdecznie. Na scenografii, na scenie, po to, żeby
sprawdzić, czy mikrofon działa. Działa. Tomasz Kamel, bardzo mi miło. Muszą Państwo wiedzieć, że Dolny Śląsk kocha Mazowsze. Wierzę, że z wzajemnością. Marcin Wierostek, Jeleniogórzanin. Prowadzący tę imprezę i Jeleniogórzanin. Wszyscy dzisiaj tutaj u Państwa. Jeśli uznają Państwo, że zasłużył na duże brawa, to ja mogę Państwu obiecać, że on przynajmniej jeszcze dwa razy się dzisiaj pojawi. Czy to jest dobry pomysł? Jestem jeszcze Państwu winny dwa słowa wyjaśnienia. Ta impreza zaczęła się z drobnym opóźnieniem. Trochę przeze mnie. Ale w związku z tym jest to też kapitalny pretekst, żeby Państwu powiedzieć, że tak cieszmy się, że to nie było półtorej godziny. Swego czasu Bohdan Łazuka, Państwo kojarzą, prawda? Spóźnił się na egzamin do szkoły aktorskiej dokładnie półtorej godziny. Wszedł jako ostatni, bo wcześniej mu nie dali. Za stołem egzaminacyjnym siedziały same sławy polskiego świata artystycznego. Był Aleksander Bardini, był Erwin Axter, było kilka innych wybitnych osób. No i nie ma się czemu dziwić, kiedy wszedł, zapytali się oburzeni, co sprawiło, że pan się spóźnił półtorej godziny, dlaczego pan się spóźnił? A co Bohdan Łazuka powiedział? Szanowni Państwo, śnił mi się towarzysz Stalin i co miałem się obudzić? Nie mamy dzisiaj z tym jego gościem spraw związanych żadnych. Mamy wręcz przeciwnie, same miłe sprawy, które dotyczą przede wszystkim Państwa, najważniejszych bohaterów dzisiejszego spotkania. Bo oto dzisiaj poznamy znowu laureatów, tyle że tym razem 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz laureatów konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Nie zabraknie też przeżyć muzycznych, o które zatroszczy się, jak już Państwu powiedziałem i obiecałem, obecny przed chwilą na scenie Marcin Wyrostek. Drodzy Państwo, nim rozpoczniemy ten wieczór, na dzisiejszej gali witam bardzo serdecznie w imieniu gospodarza, czyli Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzika. W imieniu dyrektora Muzeum Romantyzmu w Okniogórze, Romana Kochanowicza. A także w imieniu wójta gminy Okniogóra, pana Piotra Czyżyka. Oczywiście witam także wśród znakomitych gości radnych województwa mazowieckiego, którzy są z nami. Wszystkich Państwa radnych. Ale przede wszystkim, i to jest w ogóle absolutnie najważniejsza sprawa na świecie, witam szanownych laureatów i wyróżnionych oraz wszystkich Państwa, którzy nam tutaj na gali towarzyszą. Dzień dobry Państwu! No to jest idealny moment, żeby teraz na scenie pojawił się gospodarz i przemówił. Zresztą to taki dobry zwyczaj co roku. Marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście po raz 17. No ja mam ten zaszczyt, że pewnie po raz 15 uczestniczę w tym bardzo ważnym z naszego punktu widzenia wydarzeniu. Proszę Państwa, chcemy w ten skromny sposób uhonorować tych wszystkich, którzy wpływają na rozwój Mazowsza, na to, że nasz region jest nie tylko jednym z najlepiej rozwijających się regionów dzisiaj w Unii Europejskiej, ale również dzięki nim, dzięki Wam, dzięki laureatom w wielu dziedzinach życia, w kulturze, w tym, co nazywamy promocją, co nazywamy rozpoznawalnością, co nazywamy też aktywnością regionalną. W tym wszystkim jesteśmy też liderami. Szanowni Państwo, można powiedzieć o laureatach zawsze, że to są ludzie zwykli i niezwykli. Często całym swoim życiem, swoją pracą, aktywnością, tym, że potrafią współpracować z innymi, budują dobry klimat i współpracy, ale też robią rzeczy wielkie. Chociaż czasami wydawać by się mogło, że to przecież niewielka rola, jakieś lokalne muzeum czy zespół muzyczny, czy chór, czy może malarstwo, rzeźbiarstwo,
a może pomoc innym ludziom, wydawać by się mogło, że to niewiele. Ale przecież z takich dobrych czynów, z takich dobrych działań budujemy to poczucie godnego życia i budujemy to, co nazywamy sukcesem całej naszej mazowieckiej wspólnoty. A jest nas niemało, bo 5 milionów 300 tysięcy obywateli. I wszyscy ci ludzie starają się pracować na rzecz dobra wspólnego. Ale najważniejsi są właśnie ci liderzy. Ci, którzy potrafią coś więcej ponad zwykłe obowiązki. I po raz 17 będziemy chcieli dzisiaj takich ludzi wyróżnić. Niestety, ale potem pewnie o tym będzie za chwilę, nie wszyscy zdołali dzisiaj do nas dotrzeć z różnych powodów. Szanowni Państwo, ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zgłoszonych oczywiście było znacznie więcej. Co roku tych zgłoszeń kierowanych do kapituły Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego jest rosnąca liczba. To już dużo powyżej 100 propozycji. Kierują to samorządy gminne, samorządy powiatowe, organizacje pozarządowe i ta liczba stale rośnie. Ale to bardzo cieszy. Oczywiście możemy wybrać tylko 10 tych nagród. Chcielibyśmy nagrodzić wszystkich. Niektórzy doczekują się do tej nagrody w kolejnych latach. Ale to, że jest tak dużo tych zgłoszeń, to świadczy o tym, że po pierwsze jesteśmy aktywni, że staramy się wspólnie budować silne, konkurencyjne, dobre, mądre, sprawiedliwe, kulturalne Mazowsze. No a z drugiej świadczy o tym, że ta nagroda ma swój prestiż, ma swoją wagę. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I tym wszystkim, którzy i swoją pracą, swoim wysiłkiem zasługują na tą nagrodę. No i tym wszystkim, którzy zgłaszają do kapituły swoje propozycje. Bo to znaczy, że dostrzegamy wysiłek ludzi. Dostrzegamy wysiłek w różnych środowiskach, w różnych obszarach aktywności i niech tak będzie dalej. I na koniec, proszę Państwa, ostatnie dane Eurostatu, które były opublikowane w październiku, a dotyczą rozwoju społecznego, gospodarczego wszystkich 276 regionów europejskich, podobnych jak Mazowsze, mówią o tym, że Mazowsze jest liderem. Mazowsze jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca. Przez te 5 lat nasz produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca wzrósł o 25,5%. To znaczy, że przyrost naszego PKB jest powyżej 5% rocznie. To jest naprawdę wynik najlepszy w Europie. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Na drugim miejscu była Bratysława z wynikiem poniżej 20% wzrostu, więc mamy się z tego czego cieszyć. I Szanowni Państwo, na koniec. Życzę nam, żebyśmy nie tracili wiary w dobrą przyszłość Mazowsza, żebyśmy dalej wspólnie pracowali, żebyśmy potrafili jednoczyć różne środowiska, nie przejmowali się czasami niezbyt roztropnymi, rozsądnymi decyzjami rządzących, szli do przodu, szli wspólnie i rozwijali, razem budowali silne, konkurencyjne, tak jak powiedziałem, mądre i sprawiedliwe na zawsze. Wszystkiego dobrego. Ja wiem, że towarzystwo znakomite, dobrze się tam siedzi, ale ja pana nie wypuszczę ze sceny tak szybko. Proszę jeszcze zostać ze mną, bo my właśnie będziemy teraz wręczać bardzo ważne nagrody. Swoją drogą muszę panu podziękować za ciepłe słowa, za to, że dodaje pan nam otuchy, bo najbardziej chciałbym powiedzieć, że witam państwa dzisiaj po roku przerwy. Jesteśmy w kraju o nieograniczonych możliwościach, ale jak patrzę na to, co się dzieje, to mam ochotę powiedzieć, że jesteśmy w kraju, w którym wszystko jest możliwe. Najważniejsze, że są nagrody. Najważniejsze są nagrodzeni. I najważniejsze, zaczynamy od tych nagród, które dotyczą ludzi, którzy to ludzie za swoją działalność nie mają co miesiąc wpływów na konto, ale mają absolutnie nieskończoną satysfakcję, wielkie serce i gotowość do pomocy. Dlatego rozpoczniemy od mazowieckich barw wolontariatu, czyli od ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem podejmują działania społeczne.
kilka słów wprowadzenia, proszę Państwa. Kapituła konkursu dokonała wyboru laureatów, którzy jako zwycięzcy Targu Polskiego zostali nominowani do finału ogólnopolskiego konkursu Barwy Wolontariatu. Ocenie kapituły podlegały przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Decyzją kapituły do finału ogólnopolskiego konkursu zakwalifikowane zostały 3 zgłoszenia, które w wyniku oceny jej członków otrzymały największą liczbę punktów. No i teraz ja będę prezentował, a Państwo dumnie będą się tutaj fatygować na scenę, żeby przyjąć gratulacje z rąk naszego gospodarza. Zanim poznamy laureatów, proszę Państwa, zapraszam jeszcze na scenę Izabelę Stelmańską, współprzewodniczącą Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego. Izabela Stelmańska, dziękuję. I teraz już możemy w komplecie zaprezentować Państwu, jak się sprawy mają. W tym roku laureatami konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostali. Za 3. miejsce zapraszam na scenę Płocki Wolontariat. Absolutnie najlepszy z najlepszych na 3. miejscu. Proszę przedstawicieli Płockiego Wolontariatu, którzy pokazywali się na scenę. A ja w tym czasie Państwu trochę opowiem. Płocki Wolontariat Urzędu Miasta Płocka skupia około 150 wolontariuszy w wieku od 13 do 70 lat. Ludzi wrażliwych i zaangażowanych, którzy bezinteresownie działają na rzecz osób potrzebujących. Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, w hospicjach, w domach pomocy społecznej, muzeach, a także w schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i naprawdę, proszę mi wierzyć, dają z siebie wszystko. Proszę, żeby Państwo zostali na scenie, bo będziemy mieli za chwilę idealny materiał do pięknego zdjęcia, takiego wspólnego zdjęcia. Czas na zdobywców 2. miejsca. Szkolne Koło Wolontariatu w Sadownem. I to oni zajmują 2. miejsce. Szkolne Koło Wolontariatu zgłoszone przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem liczy 23 członków pochodzących z różnych klas i różnych rodzajów szkół. Działalność koła jest bardzo różnorodna. Obszar edukacyjny, obszar pomocy materialnej i rzeczowej oraz obszar nawiązywania relacji. Wspierani poprzez kontakt i zainteresowanie drugą osobą bądź instytucją robią wszystko, żeby pomagać ludziom najbardziej potrzebującym. Udało im się pozyskać pieniądze ze środków unijnych na realizację projektu Podziel się sercem. Projekt ten był w całości ich pomysłem. Jego założeniem było przeprowadzenie zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum właśnie na temat wolontariatu. Czy nie dość, że czynią dobro, to jeszcze szukają następców, którzy mogliby ich wspierać w ich działalności. Bardzo dobrze. Oczywiście Was także proszę, drodzy Państwo, o to, żeby zostać na scenie, bo oto przed nami zdobywcy 1. miejsca. Szkolny klub wolontariatu Pomocna Dłoń w gimnazjum w Borkowie Kościelnym. Prosimy Państwa do nas. Ja znowu skorzystam z chwili, żeby opowiedzieć, za co ta nagroda. Otóż, drodzy Państwo, ich motto to słowa profesora Władysława Bartoszewskiego. Najważniejsze, by w życiu być przyzwoitym. Angażują się w działania na rzecz drugiego człowieka w wielu obszarach wolontariackich. Pracują z niepełnosprawnymi osobami starszymi, organizują zbiórki żywności, pomagają w schronisku Swoja. Przede wszystkim swoją postawą stają się wzorem oraz inspiracją dla innych. Grupa liczy 50 ludzi, 50 młodych osób, co w szkole liczącej 99 osób, przyznają Państwo sami, jest niebywałym, zaskakującym i bardzo pięknym zjawiskiem. Państwa tę delikatną, dramatyczną pauzę, po której następuje eksplozja braw. Państwo widać, że znają się na showbiznesie. No i teraz tak, oczywiście ja mówiłem o tym wielokrotnie, więc Państwo wiedzą, brawa fotoreporterom w pracy w ogóle nie przeszkadzają. Niech ci ludzie, którzy nigdy na brawa nie liczą, dostaną ich teraz mnóstwo od Państwa. Bardzo proszę. Thank you.
wolontariatu. Bardzo serdecznie gratuluję nagrodzonym. Mamy zdjęcia? Wszystko dobrze wyszło? Znakomicie. No to ja was teraz proszę wszystkich, drodzy państwo, wracajcie na miejsca, żeby dobrze obserwować to, co dzieje się na scenie. A i teraz był żywy dowód na to, że to nie są jakieś leciutkie papierki, tylko całkiem konkretne dowody, że warto docenić ich starania. Drodzy państwo, kapituła przyznała dodatkowo 8 wyróżnień. Do odebrania wyróżnień zapraszam pana Krzysztofa Jędrzejewskiego. Pan Krzysztof Jędrzejewski, 36-letni mieszkaniec Mochowa, podopieczny Sierpskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka Szansa na Życie. Będąc osobą niepełnosprawną, pomimo że sam potrzebuje pomocy, pomaga innym ludziom. Od 9 lat jest wolontariuszem i pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Ciężko przejść koło jego obojętnie, potrafi zarazić swoją energię w innych członków stowarzyszenia. Panie Krzysztofie, niech pan koniecznie zostanie z nami na scenie. Bardzo proszę. Kolejnym wyróżnionym, a właściwie wyróżnionym, oczywiście, że tak. Maria Aldona Faron. Kolejna wyróżniona Maria Aldona Faron, także zaproszona na scenę. A ja państwu opowiem kilka słów o bohaterce tej chwili. Otóż na co dzień jest nauczycielem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Płońsku. Prowadzi zajęcia edukacyjne z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z autyzmem. Z jej inicjatywy w roku 2012 zostało utworzone Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju o nazwie Spadochron, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób z deficytami rozwojowymi oraz tworzenie środowiska przyjaznego osobom wykluczonym przez niepełnosprawność. Brawa za to się należy. Ale, drodzy państwo, to jeszcze nie wszyscy. Zapraszam teraz Kamilę Dąbrowską, Wiktorię Góral oraz Martę Sadolewską. Trzy panie w strojach organizacyjnych zbliżają się do sceny, a ja ten moment wykorzystam, żeby państwu o nich trochę opowiedzieć. Otóż dziewczyny działają w szkolnym klubie wolontariatu w zespole szkół w Ostrówku, który powstał w 2008 roku z inicjatywy uczniów gimnazjum. Obecnie należy do niego 30 wolontariuszy, a ich działalność jest nie dość, że znana, to jeszcze bardzo ceniona. Zdaniem opiekunów, szczególnie dziewczyny, zasługują na wyróżnienie. Nie boją się wyzwań i z chęcią pomagają innym. Zajmują się również promocją wolontariatu w szkole. Tworzą gazetkę ścienną, prowadzą kronikę, informują społeczność szkolną o akcjach, które mają się odbyć. Zainicjowały tak zwane wieczory gier planszowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. I to są właśnie te trzy gwiazdy, które to zrobiły. Dziewczyny, duże są to torby, ale jesteście na pewno mistrzyniami logistyki, bo przecież jak się pracuje w wolontariacie, to trzeba się też na tym znać. Ustawcie się tak, żeby było dobrze, a ja już teraz zapraszam Bartosza Markiewicza. Bardzo proszę, Bartosz Markiewicz. Bartek od najmłodszych lat jest osobą niepełnosprawną. Urodził się z chorobą niedoboru wzrostu. Przez chorobę był nieakceptowany przez rówieśników. Sytuacja ta spowodowała, że zaczął sięgać po alkohol. Udało mu się wyleczyć z uzależnienia i postanowił zmienić swoje życie. Odnalazł sens w pomaganiu innym. Jego podejście do pracy, poczucie humoru, charyzma spowodowały, że jest najbardziej rozpoznawalnym i lubianym wolontariuszem MOPR. Oto on, Bartosz Markiewicz. Może sytuacja, owszem, nam się zagęszcza na scenie, ale na pewno nie atmosfera, proszę państwa. Jeszcze tutaj sporo się uda zrobić. Zapraszam wolontariuszy z przedszkola numer 389 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 7 w Warszawie. To oni odbierają kolejne wyróżnienia. Kilka słów na temat tych bohaterów. W przedszkolu z potrzeby serca został opracowany program Wolontariat w przedszkolu. Jego celem jest uwrażliwienie dzieci na niesienie pomocy potrzebującym oraz przekazanie ważnych, uniwersalnych wartości. W ramach realizacji programu co roku przedszkolaki są zaangażowane w różne projekty charytatywne.
Co to za projekty? Uwaga, zbiórka pluszaków, zbiórka nakrętek, książeczek, akcja Psia Gwiazdka, czy też na przykład Kiermasz Wielkanocny. No i to właśnie oni robią i za to należą im się brawa. Proszę przerwać owacje, ale tylko na chwilę, bo ja już podaję, kto zasłużył także na wyróżnienie. Otóż kolejnym wyróżnionym jest Centrum Wolontariatu Strefa Młodych Razem Ponad Niebo. Zapraszam na scenę. Strefa Młodych Razem Ponad Niebo powstała przy Katolickim Stowarzyszeniu Serca dla Serc w Jasionie w celu wyzwolenia ukrytej energii ludzi, którzy chcą dla innych ludzi, dla swojego środowiska zrobić coś dobrego. W myśl motta dobro powraca jak dobra energia, młodzi wolontariusze uważają, że kimkolwiek jesteś, masz szansę dzielić się sercem z innymi, a każdy dobry uczynek w dwójnasób zostanie ci wynagrodzony. Łączą pokolenia i starają się malować swoją miejscowość i region na kolorowo. Tacy są, proszę Państwa, i teraz za to dostają właśnie. Panie marszałku, jeśli pan pozwoli, ja zrobię małą przebudowę, żeby się wszyscy zmieścili. Pana to można liczyć w każdej sprawie. Proszę Państwa, tak, zrobimy jeszcze trochę miejsca, na pewno się uda. Bo oto zapraszam na scenę uczniów z autyzmem ze sprzężeniami oraz nauczycieli z zespołu szkół specjalnych numer 97 w Warszawie. Drodzy Państwo, praca wolontariuszy wymaga od uczniów wiele poświęceń, bo wielu z nich źle toleruje na przykład hałas lub obecność zbyt wielu bodźców w otoczeniu. Mimo to od 3 lat biorą udział w wydarzeniach sportowych właśnie jako wolontariusze. Sprawia im to wiele radości oraz daje mnóstwo satysfakcji. Pomimo swych ograniczeń potrafią naprawdę wiele z siebie dać. No i właśnie dzisiaj za to zbiera się nagrodę. Zapraszam także koordynatorów punktów poradni prawnej Fundacji Akademia Iuris w Warszawie. Kolejni wyróżnieni. Drodzy Państwo, Fundacja Akademia Iuris od 2002 roku prowadzi poradnię prawną dla osób niezamożnych. Wolontariuszami są studenci prawa, absolwenci i aplikanci, którzy pod okiem profesjonalistów, również pracujących społecznie, przygotowują porady prawne dla beneficjentów. Fundacja rokrocznie przyjmuje ponad 2,5 tysiąca spraw. Działanie na tak szeroką skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie grupa 14 tegorocznych koordynatorów. No i jest przedstawiciel komisji. Prosimy tu, tak, tu jeszcze jest trochę miejsca. Proszę Państwa, wielkie gratulacje dla wyróżnionych. Chwila pamiętowe zdjęcie. Naprawdę od Państwa, bo oni robią naprawdę dobrą robotę. Ważną, potrzebną i istotną. Dziękujemy bardzo. Wszystkim i każdemu z osobna. I tym, których dzisiaj tutaj nie ma, stoją za Waszym sukcesem i wyróżnieniem, też proszę przekazać, że bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszam z powrotem do stołów. Panie marszałku, pani dyrektor, państwu też bardzo dziękuję. Mamy chwilę przerwy, ale nie przerwy na kawę, tudzież główne nałogi, tylko przerwy na najwyższej próby artystyczną ucztę. Państwu obiecałem, to się musi stać właśnie teraz. Zapraszam na pierwszą część koncertu Marcina Wyrostka razem z jego zespołem. Marcin Wyrostek! Thank you.
Jeszcze na chwilkę nawiążemy do tanga takiego rdzennego. Właśnie to tango na początku było tańczone przez nietypowy dla nas skład, ale było to bardziej na zasadzie ekspansji sił, bitwy. Więcej Państwu opowie o tym Tomek i Janek. Tańczących tango tutaj u Państwa na imprezie. Zapewniam, to nie była żadna historia tylko gender, to była ich prywatna misja. Proszę Państwa, Tomek Barański i Janek Kliment wymyślili sobie, że gdyby za ich przykładem poszli na przykład pseudokibice i na ustawkach zamiast się tłuc, to by tak ze sobą porządnie potańczyli. Tango pięknie, to wiem, że będzie. Drodzy Państwo, Marcin Wyrostek, po Państwa reakcjach sądzę, że czujecie niedosyt bardziej niż przesyt i jeszcze wróci na 100%. Swoją drogą trzeba przejść w fenomen, bo
ten człowiek potrafi z kordonem zrobić cuda, jakich świat nie widział, a Państwo jeszcze dzisiaj zobaczą. Drodzy goście dzisiejszego spotkania, spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim po to, by uhonorować osiągnięcia ludzi niezwykłych, mieszkańców naszego województwa, ludzi kreatywnych, szczerze zaangażowanych w umacnianie przede wszystkim lokalnej tożsamości. Przede wszystkim w rozpowszechnianie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, dobrego imienia Mazowsza. Skutecznie im się to udaje, stąd nagroda. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest uhonorowaniem wszystkich tych, którzy mają szczególne zasługi na rzecz promocji regionu w kraju i na świecie w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku na konkurs wpłynęło 129 zgłoszeń. 129, proszę Państwa. Kapituła nagrody spośród nominowanych kandydatów wyłoniła 10 laureatów, których już za chwilę poznamy. Przypomnę, że nagrodą w konkursie jest 10 tysięcy złotych, dyplom oraz pamiątkowa statuetka. Plus w bonusie Państwa prawa, no i mnóstwo opowieści przy wigilijnym stole, bo przecież takie będą miały miejsce po tym, co tu się dzisiaj stali. Nagroda jest wręczana laureatom konkursu od roku 2008 i stała się już jego absolutną wizytówką. O wręczenie nagród poproszę pana Adama Struzika, marszałku zapraszam na scenę ponownie, oraz panią dyrektor Izabelę Stelmańską. A zatem niech się stanie. Poznajmy laureatów. Jestem tym, który docenia te czasy, których doczekaliśmy. No może ktoś się roześmieje. Może, że ja się tej misji poświęciłem. Może ktoś mówi o mnie, że mam źle pod sufitem. Ale mnie się zdaje, że słowa to są zmienne, a eksponat to jest stały. A historia dla mnie to jest mądrość. Jak widziałem, że rolnicy na złom wszystko wiozą, nie mogłem tego przeżyć, że mówię, wnuki i prawnuki nie będą wiedziały, czym pradziad, czy ojciec, czy dziadek uprawiał to polską ziemię, żeby sam mógł jeść chleb i innych karmić. I dlatego postanowiłem otworzyć te małe muzeum, wygrawerowałem najpierw na kamieniu tablicę, żeby zainteresować widza, jak ktoś coś ma, żeby do mnie z tym się zgłosił. Byli rozmaici ludzie, którzy niejedne rzeczy mnie ofiarowywali i cieszyli się z tym, że na naszym terenie powstaje takie muzeum. Kochani, jak umrę, to wśród tych eksponatów cień mojej duszy będzie chodziła. Moja pamięć, że jestem inicjatorem tego małego muzeum. Adam Jankowski, panie Adamie. Wypatrujemy się za panem. Zapraszam na scenę. Laureat 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Jankowski. Nie wiem, czy pan ma kanał na YouTubie, panie Adamie, niech pan przemyśli założenie. Niejaki dziarski dziadek będzie miał wielką konkurencję. Adam Jankowski dzisiaj, pierwszy z laureatów. Brawa dla pana. Dziękuję uprzejmie. Proszę. Zastanawiałem się, czy to jest sytuacja, w której powinienem natychmiast przybliżyć mikrofon, ale zdaje się, że to była taka
prywatna, mała tête-à-tête rozmowa. Proszę Państwa, gdybyście chcieli z Zauradami porozmawiać dzisiaj, zrobić sobie z nimi zdjęcia, żeby pokazać później w domu, z kim to ja się nie fotografowałem, to absolutnie, oczywiście namawiamy do tego, bo się zgodzili. Drodzy Państwo, czas na kolejnego laureata. Tym razem będzie to nagroda zbiorowa. Śpiewanie sprawia mi bardzo dużą przyjemność, jest to moje hobby. Daje radość, mi daje odprężenie, mi daje oddech, mi daje spokój. No to jest dla mnie pasja, ogromny przekaźnik emocji, tego, co się dzieje w duszy. To jest po prostu niesamowita sprawa, jak to uspokaja, jak to właśnie daje taką przestrzeń do wyciszenia się. To dla mnie jest chyba najcudowniejsze narzędzie, jakie człowiek ma. Samego siebie, do tego, żeby z siebie te dźwięki, tę muzykę wydobywać. Zaczęło się od gospel i to była taka właśnie ognista, dosyć taka dynamiczna, emocjonalna muzyka. Teraz poszliśmy w stronę bardziej może rozrywkową, jazzową. Chór w ogóle stworzył Przemek Kociszewski, który zmarł w 2012 roku. Potem chór był w takim zawieszeniu, nie wiadomo było, czy w ogóle będzie nadal istniał, czy będzie kontynuowany ten projekt. I ja przez jakiś czas po prostu przewijałam się przez Dom Kultury i w teatrze zajęcia miała Malwina. I Malwina, zapytana przez Ostanie, tak jakby z nami, powiedziała, że spróbuje. I okazało się, że to było bingo. Chyba naszym największym sukcesem to jest to, że jesteśmy razem przez tyle lat, że się wspieramy, że jesteśmy dla siebie siłą, że potrafimy cieszyć się sobą i dawać radość innym. Wiadomo, że są momenty większych czy mniejszych kryzysów albo no powiedzmy na przykład momentów, kiedy przychodzi mniej osób na próby, kiedy coś wychodzi gorzej, ale no dla mnie największy sukces jest wtedy, kiedy po takim momencie wstajemy i działamy dalej i się nie zniechęcamy, tylko dążymy razem do wspólnych celów. To jest największy sukces dla mnie. No i pięknie, Turmienia Liber, laureaci konkursu Nagrody Marszałka. Zapraszam serdecznie. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego wędruje do chórzystów. Pan marszałek zapytał, kto jest szefem. Szefa nie ma, ale... I tutaj zaczęły się tłumaczenia. Natomiast Państwo widzieli, po tym filmie nie dało się ukryć, że oni naprawdę cieszą się tym, co robią, prawda? Ja tylko żałowałem, że tak mało było tego śpiewania w tle, no ale kto wie, kto wie. Panie mówią, że zapraszają. Okej. Okay. Do Wiązowny. Czy to jest zaproszenie tylko dla mnie, czy dla wszystkich? Dla wszystkich. Dla wszystkich. Jak ktoś ma ochotę z nami pośpiewać, to tym bardziej zapraszamy. Świetnie. Jeszcze raz. Serdecznie Państwa zapraszamy, mimo że dzisiaj nic nie zaśpiewamy, zawsze śpiewamy dla Państwa. Nazywamy się Mienia River, a Mienia dlatego, że jesteśmy gminą Wiązowna i przez naszą gminę przepływa piękna rzeka Mienia. A jesteśmy, graniczymy z Warszawą, więc dziękujemy serdecznie za to, że zostaliśmy nagrodzeni. Macha nam Pan Wójt, więc my do niego też odmachamy. Dziękujemy Panie Wójcie za wszystko. Panie Marszałku, dziękujemy serdecznie. Mieć chór na scenie i nie usłyszeć śpiewa, to jest jak lizać lizaka przez szybę. No ale trudno, sytuacja jest rozwojowa. Proszę bardzo. Ja może nas usprawiedliwię. Przede wszystkim nie ma z nami naszej dyrygentki, po drugie nie mamy naszego instrumentu, ale po trzecie obiecujemy, że wszyscy Państwo dostaniecie od nas płytę, pierwszą, którą dopiero nagraliśmy i to będzie nasz upominek dla Państwa na święta. Proszę pamiętać, kto wam to załatwił do wskazki. Dziękujemy, zapraszam do stołu. W okazji jeszcze zapytam, czy młody człowiek, który siedział pod stołem na filmie, to on też śpiewa trochę? Mówi, że nie lubi śpiewać, ale ja mama, namówię go.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, poznajmy kolejnego laureata. Jestem społecznikiem, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, miłośniczką Warszawy, biografką Tekli Mondarzewskiej, czyli polskiej zapomnianej kompozytorki. Jestem najzwyklejszą kobietą. Warszawa jest zawsze miastem otwartym. Tu od wieków zawsze przyjeżdżali nowi obywatele, nowi mieszkańcy się osiedlali, ale też przyjeżdżają i chcą poznać historię Warszawy. Widzimy to również na naszych różnych projektach, chociażby spacerkach czy grach miejskich, które organizujemy. Jest zainteresowanie historią Warszawy, ale też jest duże zainteresowanie w tej chwili historią tych małych ojczyzn, czyli historią miejsc, w których się mieszka. Bo warto znać swoje korzenie, warto je pielęgnować i właściwie znać historię swoich dziadków. Wszystko, co pozostawimy i o co zadbamy dzisiaj, to jest ważne dla przyszłych pokoleń, żeby pozostawić ślad narodowy dla przyszłych obywateli tego kraju. O co zadbamy, o czym będziemy pamiętali, to z większym sukcesem dla tych, co przyjdą po nas. Nie wyobrażam sobie życia bez Warszawy, bez Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, bez Mazowsza. To, co się wydarzyło do tej pory wokół mojej osoby, ale też i może dzięki mojej osobie, to właśnie wszystkie te czynniki, za co chciałam bardzo serdecznie podziękować członkom Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, którzy mnie wspierają, a robimy wspólnie wspaniałe rzeczy nie tylko dla Warszawy, ale również i dla Mazowsza. I gdzie jest ta zwyczajna, niezwyczajna kobieta? Bo ja sobie bez pani nie wyobrażam teraz sceny. Zapraszam serdecznie. Barbara Michalec. Ta Barbara Michalec, dokładnie się zbiorąc, która jest już z nami. Co na pewno będę wyciągać ręce, żeby złapać, ale nie było takiej potrzeby. Proszę Państwa, czas na kolejnego laureata. Jestem księdzem i zakonnikiem, marianinem, proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu. Na Mazowszu się urodziłem. Mazowsze zawsze mnie interesowało. Lubiłem kurze kalwarii chodzić nad Wisłę, patrząc na wierzby, chodząc na ryby, a teraz będąc i pracując tutaj od 5 lat, spotykałem się z takimi świadectwami ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj od kilkudziesięciu lat na działki do Wilgi i jeżdżąc tyle lat, nie wiedzieli, że przyjeżdżają obok tak pięknego kościoła. Wkrótce po przyjściu tutaj udało się postawić znak drogowy przy 801, który wskazywał kierunek XVIII-wiecznego zabytkowego kościoła. I ludzie zachwycają się tym, przyjeżdżają tutaj, a nawet specjalnie chcą zawrzeć w tym kościele sakramentalny związek małżeński. Wchodząc do kościoła, odnajduję w nim ciągle coś nowego. Ornamentyka, malowidła są tak bogate, że w tych szczegółach tkwi to piękno. Więc to też jest, myślę, że coś takiego wspaniałego, że na nowo odkrywamy to piękno, które jest ukryte w tym kościele. To wszystko mamy od Pana Boga, tym mamy się cieszyć i przekazywać to dalej. Ksiądz Jan Krajewski. Proszę księdza, zapraszamy.
laureat 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Muszę później z księdzem poważnie porozmawiać, bo jak ksiądz jest w stanie załatwić znaki drogowe, to ja się muszę zgłosić, bo cały czas walczę o to, żeby obok mnie, obok domu stanął znak 30 na godzinę, żeby dzieciom krzywdę nie robili, jak jeżdżą, jak wariaci. Proszę księdza, dziękujemy bardzo, zapraszam do stołu. A państwu oczywiście proponuję, żebyśmy poznali tego laureata. Jeśli chodzi o historię, to oczywiście zaczęło się od tego, że jako nauczyciel historii, ucząc dzieci, no, interesowałem się, bo uważałem, że poza tą wielką historią, powszechną, czy wielką historię narodową, jest ważna historia tej miejscowości, tego regionu. I to życie tych ludzi wolnych, bez pańszczyzny, ciągle walczących o swoją ziemię, to tak bardzo pociąga i to uważam, jest bardzo ciekawe. Element historii. Uważam, że te badania regionalne są tyle ważne, że żeby właśnie o tej mówić wielkiej historii w syntezie dziejów państwa, czy Europy, czy świata, to trzeba z tych cegiełek właśnie regionalnych. To właśnie tu się ta historia działa i te małe elementy składają się później jak puzzle i tworzą tą wielką historię dziejów ojczystych. Tak to się zaczęło, a później to już tak to wciągnęło, że trudno było mi i nadal jest mi trudno się oderwać od tych badań historycznych. Ciągle coś trzeba poszerzać, pogłębiać, nowe dokumenty, nowe wiadomości. No i tak to trwa już przez te pół wieku. Nawet kiedy miałem pracę zawodową odbiegającą od tego, to sobie w ramach relaksu przychodziłem i coś tam z historii szukałem, szperałem, badałem, dopisywałem. Takim dziełem życia uważam, być może jeszcze będzie jakieś następne, ale w tej chwili to są dzieje Ostrołęki i one jakoś tak bardzo blisko były związane ze mną. No to co zapisane, to pozostaje, jak to nie ma wiary. Także uważam, że też czas po mnie zostanie i to jest ważne, żeby coś z siebie dać dla tego regionu, dla tego mieszkańców. To jest taki mój wkład. Każdy powinien to robić, co najlepiej potrafi. Pan Jerzy Kijowski, zapraszam na scenę. Laureat 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry panu. Wszedł pan z czymś w dłoni, to będzie pan chciał nam powiedzieć dlaczego. Natychmiast przekazuję panu mikrofon, a państwo pewnie wesprą pomocną dłonią. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy się przyczynili do tego, że mogę tu stać na tej scenie i odbierać tę wspaniałą nagrodę. Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu, że znalazło mnie i wytypowało staroście Ostrołęckiemu, zresztą tu obecnemu panu doktor Wicensowi Kubowi, że zaakceptował i przesłał, że tak powiem, wyżej. No i wreszcie kapitule osobiście panu marszałkowi za to, że zapadła korzystna dla mnie decyzja, otrzymałem tę nagrodę. Każdy dziękuję jak potrafi. Malarz to by namalował piękny obraz, piosenkarz piosenkę, a ja jako ten, który się piórem, a raczej komputerem posługuje, pozwoliłem sobie w ramach podziękowań napisać wiersz, który chciałbym tu przeczytać.
Czy mogę być pana, czy mogę być pana stojakiem do mikrofonu? Oczywiście tytuł Mazowsze. Piękne kraje są na świecie, o czym bardzo dobrze wiecie, jak przyjemnie jest tam podróżować. Tutaj Paryż i Rzym Stary, a tam znowu są Kanary i Arktyki, pustynia lodowa. Amazońskie groźne lasy, czy argentyńskie pampasy, afrykańskie lasy równikowe. Piękna też jest nasza Polska, Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, lecz Mazowsze je bije na głowę. Sercem kraju jest nasza ziemia. Sercem kraju jest ta ziemia. Drugiej takiej w Polsce nie ma. Rzeki, bory i liczne pagórki. Tutaj Wisła nas zachwyca, tam znów Narew, Bóg, Pilica. Z dala słychać Chopina mazurki. Jak z Afryki nasze ptaki, jak Odys do swej Itaki, ja zdążałem na swoje Mazowsze. Piękne kwiaty, kabry, róże, ryby, ptaki, małe, duże i powietrze jest też tu najzdrowsze. Niezmiennie Płock mnie zachwyca, dawna Polski to stolica, Praslady to gród nasz piastowski. Tu tumska skarpa wiślana, jakże piękna, jakże znana, tu Broniewski układał swe piosenki. Gdzie Ciechana, zamku, mury, muzeum Opinogóry, dziś tu błąka się duch Krasińskiego. Niedaleko zaś jest Mława, bitwa była tutaj krwawa, sprawdzian męstwa żołnierza polskiego. Bój nie jeden był tu krwawy, na wojenne szliwy prawy, ziemi owej odważni pionierzy. Trzeba było kraj swój wspierać, żyć i walczyć i umierać, jakże liczne mogiły żołnierzy. Wciąż w pamięci pozostały miejsca sławy, miejsca chwały, Raszyn, Stoczek, Lochowska Olszynka i czego czas nie wymarzy, te narodowe cmentarze, kampinoskie Palmiry, Treblinka. Mazowsza Puszcza Zielona, to Mazowsza północna strona, to piękna Puszcza Zielona. Tam Kurt walczył, przed wrogiem nie klękał. Dawni puszczo osadnicy i myśliwi Bartnicy i najdroższe mi miasto Ostrołęka. Tu lat wiele przeżyłem, tu są miejsca mi miłe, skrzydłem boskiej objęte opieki, a więc gdy tak się już stanie, gdy nastąpi rozstanie, na tej ziemi chcę spocząć na wieki. Proszę Państwa, laureat mówi, że czasem pisuje książki i właśnie przyniósł książkę w promocji. Świeżutko, jak to określił. Ja nie bez kozery mówiłem o Bożym Narodzeniu. Nam się tutaj robi sytuacja z wymianą prezentów. Naprawdę, jakby to już był 24 grudnia. Kurde. Bardzo, bardzo Panu dziękuję. Tymczasem Państwa zapraszam na spotkanie z kolejną laureatką. Cała rozrywka i zabicie czasu. Ja jak mam smutek czy coś, tak ja się razem za robotkę, to o wszystkim zapominam i mam tę chęć. I się zdaje, że o, jeszcze to zrobię, jeszcze to pokażę, jeszcze to, jeszcze to. Ja bym chciała jeszcze dalej się uczyć. A wiecie, co jeszcze kobieta robiła, jak przeszła? Tu była kołyska i jedno nogo tu, a drugo się kołysało dziecko. Tak, to nie był tylko czas, jak dzisiaj. To jest szpona, bidło, płocha, nicienice, krosienko, prądki, nawój i staciwy. To krosno to jest po mojej mamie, to krosno to na pewno ma ponad 100 lat. To jest taki
warsztat pracy, że można wszystko samemu zrobić. Ja jeszcze poza tym krosnę, bo w ogóle teraz mam bardzo dużo wolnego czasu, różnymi robotkami robię bardzo ładnie na drutach. Serwetki, szydełkiem, różne takie koła. I zajmuję się, prowadzę klub seniora w Wyszkowie, jestem przewodniczącą. Śpiewam w zespole Węgrowianie i należę do chórku przy Domu Kultury w Węgrowie, gdzie powstał. Jestem normalną kobietą ze wsi. Marianna Anna Boruc, normalna kobieta ze wsi. Pani ma tyle niespożytej energii i taką synchronizację w nogach i rękach, to ja pani perkusję jeszcze proponuję. Myślę, że była pani znakomita. Jestem dopiero do pierwszej klasy, mam szkoły podstawowej, jestem młoda dziewczynka. 7 lat, bo na zero nikt nie zwraca uwagi. Zero wyrzucana. Bardzo słusznie. Bardzo pani dziękujemy, gratulujemy i ja podziwiam za determinację energii. Dziękuję uprzejmie. No właśnie, proszę państwa, poznajmy kolejnego laureata. Jestem animatorem kultury z przygotowania, z wykształcenia polonistą, ale skończyłem 2 kursy reżyserii teatralnej i sprawy regionalne, bym powiedział, wyniosłem z domu, przyjechałem do Radomia za żoną i w WDK-u dostałem stanowisko główny specjalista do spraw folkloru. A w międzyczasie założyłem grupę literacką Uczywo i zostałem prezesem Towarzystwa Kultury Teatralnej. Na pewno jest najbliższe sercu i duszy to, co czuję, czyli poezja. Ale więcej chyba społecznie ważniejsze jest to, co dzieje z folklorem, sztuką ludową. A więc gawędziarstwo, poezja, śpiew, muzyka, zwyczajne pytanie z tradycyjne. I tym ja się zajmuję również od początku tutaj w Radomiu, w regionie radomskim. I myślę, że to jest o tyle ważne, że dotyczy jakby nie trudno mi policzyć, ani ludzi, z którymi współpracować. Ja nigdy się nie spóźniam na próbę. Ja nigdy nie było tak, że próba była, był deszcz, nie, i ja nie przyjechałem. A bywały takie rzeczy, że pieszo szedłem do jeszcze Skarżyska Książęcego. W sobotę pani mówi, że jest próba, ja przyszedłem, próby nie było. Nie miałem czy wrócić do Radomia, bo miałem samochód i zapalony płuc został. Więc ja nigdy nie zawalam. To oni wiedzą, że na mnie można liczyć. Ja jeżdżę z nimi, bo czasem trzeba podpowiedzieć jeszcze na scenie. Jak się ustawić, gdzie kapelana, gdzie jaka odległość, jak ułożyć. To wszystko jeszcze jest ważne. Tak naprawdę tak było. I bezpośrednio po tym podsumować, powiedzieć, że tak, sprawiedliwe było. To dla nich jest ważne. Nawet jak inni inaczej powiedzą, jak ja powiem, że było świetnie, dobrze, to nie wiedzą, że to było dobrze. I to jest rola moja. A ja przyjeżdżam naładowany po prostu wewnętrznie i chyba to jest najlepsze. Może być? A, nie wyszło? Dobrze wyszło? Pewnie się dobrze wyszło. A to proszę Państwa, zapraszam na scenę. Laureat 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeśli chodzi o sprawy, którymi się pan para, to mnie najbliższe jest gawędziarstwo.
chętnie na ten temat dwa słowa zamienię, jak będzie tylko okazja. Ale proszę, cóż to widzę? Kartkę wyjętą z eleganckiej marynarki. Przekazuję panu mikrofon. Dziękuję uprzejmie panu marszałkowi kapitule, wnioskodawcą, obecnej tu pani burmistrz, zezwolenie pani Bogusławie Jaworskiej. W ogóle całe władze zezwolenie. Jest bardzo miłe i serdeczne. Państwo z Ulimowie ze starostwa, pani dyrektor Domu Kultury. Pokażcie się. Witam serdecznie. Dlatego, że współpraca ze zezwoleniem w zakresie twórczości Jana Kochanowskiego i folkloru układa się bardzo dobrze od wielu lat. Są koledzy z delegatury Urzędu Marszałkowskiego, panie Waldek. Dziękuję teraz nieobecnym zarządom stowarzyszeń, kierownikom wszystkich domów kultury. Ale nie byłbym filologiem, żeby nie wykorzystać tego momentu i nie oddać hołdu, a dzisiaj już był ten moment, naszemu wieszczowi Zygmuntowi Krasińskiemu. Jego duch tu czuwa nad nami. I krótki fragment przeczytam z jego psalmu miłości, który powinien być mottem nas wszystkich, na pewno jest. Nic nie spychać nigdy w dół, lecz do coraz wyższych kół iść przez drugich podnoszeniu. Tak Bóg czyni we wszechświecie, bo cel światów szlachetnienie. Dziękuję, gratuluję, znakomicie. O tym, co przed nami, pan marszałek już dzisiaj wspomniał. Proszę państwa, otóż nagle niespodziewanie dotarła do nas wiadomość, że jeden z laureatów, pan Jan Krajewski, odszedł niespodziewanie. I chociaż wierzymy, że jest z nami, patrząc z góry na wszystko, co tutaj dzisiaj się odbywa, no to nie możemy go oklaskiwać stojącego tutaj na scenie. Natomiast nasza ekipa filmowa zdążyła z nim porozmawiać. Przygotowała materiał, dzięki temu dzisiaj zobaczą państwo krótki film dotyczący dorobku życia Jana Krajewskiego. Jestem rzeźbiarzem, czyli twórcą ludowym, a teraz od kilkunastu lat, jak jestem niewidomy, nauczyłem się grać na różnych instrumentach. Dużo wierszy pisałem, ale dużo choroba mnie zniszczyła, nie mogłem później odpocząć. Tworzyć dużo, z tego się cieszyć, żeby nie zaginęło tutaj u nas, bo tu z dziada, pradziada, mój ojciec też tu rzeźbił. Tak, ja od ojca przejąłem to rzeźbienie. No i teraz ode mnie przejął syn i ja myślę, że i wnukowie przejmą. Tak można się wyżyć, tak można naprawdę, że się tej rzeźbie oddać całym sobą i się cieszyć tym, bo tam jest się czym cieszyć. To nie tylko to, że tam się weźmie pieniążki to nie wszystko. Najbardziej to jest te piękno. I jak się kocha, to jest to najważniejsze.
Jan Krajewski, człowiek o pięknym i wrażliwym sercu. Drodzy Państwo, Pana Jana dzisiaj nie ma z nami, ale są za to z nami jego wnuczka i jego syn. A zatem zapraszam na scenę Krzysztof Krajewski. Prosimy Pana na to. Pana wnuczka, Pani Emilia Śmigrodzka. Chciałabym przeczytać dziadzi wiersz, który stworzył w ostatnim czasie. Powrót wiosny. Powrót wiosny to czas piękny i radosny. W rodzinne strony ptaki wracają. Żurawie, dzikie gęsi swoimi kluczami wiosnę otwierają. A rolnicy pilnie ptaki obserwują i za nimi też w pola wędrują. Wędrują w pole, by uprawić na czas rolę. Bo jak na czas rola jest uprawiana, to jest i na czas zbożem obsiana. Wyruszył i siewca w pole, by obsiewać zbożem rolę. Miał na głowie kapelusz, jak to chodzą chłopi. Miał tęgie wąsy, tak tęgie jak dwa snopy. A rękawy u koszuli, do łokci miał zakasane, a nogawice u portek, pod kolana pozawijane. I był tak ubrany, jakby szedł na raka. A żeby było mu lżej chodzić po polu, to zebył się na bosaka. Przez ramię był płachtą przewiązany, a w płachcie zbożem nasypany. I siał za maszyście i w szarą glebę rzucał z szacunkiem złote ziarno, a matka ziemia je przyjmowała. I stanął, zdjął kapelusz, spojrzał w niebo i się przeżegnał i prosił tę matkę z niebios i tę matkę ziemską, żeby mu jak największy plon wydała. I siał dalej, i siał, i tak sobie pomyślał, jak wyrosną zboża łany i ciężkie głosy ku ziemi będą się chyliły, to rolnicy w żniwa co robić będą mieli. A nad siewcą krążyły wrony, bo widziały, że siewca obsiewa pola zboża i zagony. W pobliżu zieleniła się i łąka, nie brakowało tu śpiewu skowronka. Bo skowronek, to mój miły bracie, jest rolnika i to wielki, wielki przyjaciel. Skowronek i rolnik to są dwa ranne ptaszki. Tylko rolnik, jak czasem biedak się nie wyśpi, to ziewa. A skowronek wzbija się w górę i śpiewa, i coraz bardziej słoneczko przygrzewa, i wokół wszystko się zieleni, i zielenią się i drzewa. Rozwijają się pąki na drzewach, i bociany już też przyleciały. Wrócił ten nasz ulubiony, ten zeszłoroczny, ten zaznaczony, ten nasz ukochany. Wróciły i jaskółki, a do pracy wyruszyły pracowite pszczółki. I czajki już też przyleciały, te zaczepnisie, co będą ludzi zaczepiały. Przyleciały i bekasy, i kuliki. Kukułka już też przyleciała, ta kłamczucha, ta oszukanica, co będzie innym ptakom w gniazda swoje jajka podkładała. A zające parami biegają, a w dolinach i przy strumykach przepięknie kaczeńce zakwitają. A co się dzieje w gaju? Całe chóry ptaków śpiewają, a przy przydrożnych kapliczkach i figurkach wspaniali mieszkańcy z wiosek się zbierają i majowe nabożeństwa odprawiają. Litanie i pieśni do Matki Bożej przepięknie śpiewają, aż ja im pozazdrościłem i chociaż jedną zwrotkę zanuciłem. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Przyjmij, Najświętsza Panienko, te nasze pieśni i nasze głosy, które daleko, daleko słychać pośród wieczorowej rosy. Pragniemy, żebyś i Ty, Matko Najświętsza, razem z nami te pieśni polubiła i ten raj na ziemi nam pobłogosławiła. Pobłogosław i te małe dziadki, które zbierają na łące te cudowne kwiatki.
do koszyczków są zbierane i podczas nabożeństwa majowego, przed Najświętszym Sakramentem, podczas procesji są z wielkim szacunkiem sypane. Dziękuję. Dzięki ludziom takim jak Państwo, dzięki ludziom takim jak Jan Krajewski, ta nagroda ma sens. Dlatego mam teraz prośbę, proszę pomyśleć przez chwilę ciepło o panu Janie Krajewskim i pomilczmy przez chwilę na jego cześć i ku jego pamięci. A teraz proszę, żeby mu Państwo dali takie brawa, żeby tam na górze usłyszeli. Kolejna nagroda przeznaczona jest dla laureata zbiorowego. Proszę spojrzeć. Zawsze zastanawiam się, jak na takie pytanie odpowiedzieć i kiedyś sobie chyba tak mi podpowiedziało serducho, że nie daję dlatego, że sama mam za dużo, tylko dlatego, że ja zaznałam takiej sytuacji życiowej, że nie miałam. Przychodzi w pewnym wieku taka myśl, że skoro się ma samemu, może warto pomóc tym, którzy nie mają. Dorastaliśmy do takiej decyzji, że oprócz tego, że dajemy żywność, chcielibyśmy zrobić jeszcze coś więcej. Zbudowaliśmy Centrum Wolontariatu i Klub Integracji Międzypokoleniowej. Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla dzieci ze środowisk zagrożonych ubóstwem i biedą. Z czasem dorośliśmy do tego, że warto by było zająć się jakąś działalnością kulturalną. Na dzień dzisiejszy jesteśmy mecenasem takiego Grzybowianki, jeśli mogę nazwę wymienić. Grzybowa to jest zespół. I wiemy, że to, co robimy w ramach pomocy żywności, trafia tam, gdzie powinno. Że ta żywność nie będzie zmarnotrawiona, tylko będzie spożytkowana przez ludzi. Ale zakres naszej działalności jest naprawdę duży, duży, szeroki. I są takie dni, że mówię, wyjdę stąd, trzasnę drzwiami i więcej nie wrócę, ale następnego dnia rano się budzę i idę do banku żywności. Chyba urodziłam się też taką na dzisiejsze czasy naiwną osobą, chcącą pomagać, ale mnie to daje radość. Daje, tak jak powiedziałem, satysfakcję. To chyba jest najważniejsze. I móc spojrzeć śmiało człowiekowi w oczy, to jest najważniejsze. A osób zadowolonych i dziękujących tak naprawdę z serca jest sporo, więc myślę, że to jest najważniejsze. Czego ja bym sobie życzył? Zdrowia. Żeby to wszystko udźwignąć. I będziemy jakoś sobie wspólnie dalej działać. Nic sobie więcej nie życzę. Zdrowia. Proszę Państwa, brawa gorąco. Bank Żywności Płocki, Związek Stowarzyszeń Przedstawicieli, zapraszam na scenę. Laureaci 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Prawdziwe, szczere łzy na scenie. Chce mi Pani zabrać mikrofon? Chciałam powiedzieć, Panie Marszałku, niskie ukłony, ogromne podziękowania i życzymy sobie, myślę, że całym Mazowszy, żeby Pan ciągle był z nami. Żeby Pan był takim marszałkiem, żeby każdy region Polski miał takiego marszałka jak Pan. Proszę jeszcze nie uciekać, bo nie robię piękne zdjęcia. W okazji tych zdjęć powiem Państwu, człowiek to jest jednak nieskomplikowana istota. Zobaczyłem pizzę na tym filmie i od razu jestem głodny. Dobre były, prawda? A wyglądały... O rany. Dziękuję, przyjąłem. Pa-
Państwu bardzo dziękuję za to, co robicie i brawa gorące. Zbliżamy się do końca tej części uroczystości, ale to jeszcze nie ostatnie słowo, bo czas spotkać kolejnego laureata. Od początku działam właściwie w dwóch dziedzinach. Sprawy społeczne z nastawieniem na seniorów i sprawy kultury. Praga Południe była troszkę pustynią kulturalną. Z rzeczy, których nie byłoby może, gdyby nie mój udział, no to jest bardzo dużo spraw. Choćby to miejsce, w którym teraz siedzimy. Prom Kultury, który powstał jako filia Centrum Promocji Kultury. Mamy konkurs piosenki seniorów. Za dwa dni mamy bal seniora. A taką najprostszą sprawą, która się cieszyła i cieszy do dziś, bo to do dzisiaj się dzieje, były potańcówki dla seniorów. Drobna sprawa, która wbrew pozorom nawet ma działanie, bym powiedział, psychoterapeutyczne. Wraca wielokrotnie samotnych ludzi do życia. Jak to jest być najstarszym radnym? Jest takie powiedzenie, które słyszałem od swojej babci. Gdyby młodość wiedziała, a starość mogła. Nie jakoś dała natura to, że już jest starość, ale jeszcze mogę. I dlatego na tyle, ile mogę, to działam. A pewien w cudzysłowie balast doświadczeń szalenie się przydaje. Proszę bardzo, dlaczego warto? Dlaczego to robię? Znów odpowiem przewrotnie, z egoizmu. Dlatego, że jeżeli uda się coś załatwić dla mieszkańców, jeżeli uda się pomóc czymś konkretnemu człowiekowi, to jest po prostu taka frajda, to jest taka radocha, to jest warte wszystkie pieniądze, że dla tej satysfakcji warto działać egoistycznie podchodząc. To my egoistycznie podchodząc chcemy Pana na scenie. Ryszard Kalkow, bardzo proszę. Laureat konkursu, jego 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Witamy Pana. Masz tak powiedział, oby Pan mógł jak najdłużej. Ja się podpisuję. Powiem Panu, że na tym filmie to wcale nie wyglądało jak potańcówka dla seniorów, tylko jak, cytując język młodzieży, niezły melanż. Dziękuję bardzo. Właściwie nie zapraszam Pana do stołu. Panie Ryszardzie, proszę wybaczyć, że Pana nie zapraszam do stołu. Ja Pana proszę, żeby Pan został. Dobrze? I bardzo dziękuję. Proszę zostać, a wszystkich nagrodzonych dzisiaj poproszę, żeby poszli za przykładem Pana Ryszarda. Chodźcie na scenę, drodzy Państwo. Będziemy robili piękne, zbiorowe zdjęcie ze wszystkimi laureatami 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wszystkich zapraszam, którzy byli tu już dzisiaj oklaskiwani. Jeszcze gdyby się Państwo bardziej socjalizowali ze sobą, tak.
poprosimy tak troszkę bardziej, może jeszcze w łuku nawet. Od razu Państwu powiem, jest taka stara zasada, która mówi, jeżeli Państwo widzą fotoreportera i obiektyw, to on widzi Was. Więc proszę zatroszczyć się, żeby to było tak, żeby każdy był w kadrze. Czy jest już teraz lepiej? Proszę księdza, proszę się nie chować w drugim rzędzie tak inkognito. To nie tym razem. Mamy to, tak? Świetnie. Ja muszę jeszcze tylko powiedzieć, proszę Państwa, bo to są wszystko ultra skromni ludzie, naprawdę skromni, ale ekipa filmowa, przygotowując materiały, jakimś cudem zmusiła ich do chwalenia się. I za to należą się brawa tej ekipy, moim zdaniem. Jeszcze dosłownie chwila, sprawdzamy kadr, żeby było idealnie, jest dobrze. Dla potomności. W takim razie poproszę Państwa naprawdę o gorące brawa, żeby im się dobrze wracało na miejsce. Wszystkim laureatom 17. edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ale jeszcze, proszę Państwa, zanim to się stanie, przepraszam, że Państwa na taki wydatek energetyczny narażam, bo jeszcze będzie sporo okazji do braw. Pan chciałby jeszcze dwa słowa. Proszę bardzo. Nie mogłem z kwiatami wejść na scenę, bo to teraz to zrobię. Mam wielką satysfakcję, że mogę dzisiaj podziękować panu marszałkowi, swojemu panu staroście, swojemu panu wójtowi za to, co mnie w życiu spotkało. Bo jestem człowiekiem, któremu wojna zabrała rodziców. Cały czas źle traktowany jest u nas sierota. Jest po prostu poza marginesem. A tutaj dzisiaj mnie spotkało, że zostałem tak doceniony, takiego ciepła doznałem, którego mnie całe życie było brak od mamy i taty. Dziękuję panu marszałkowi. Dziękuję paniom, dziękuję wręczającym, panie marszałku, pani dyrektor. Zapraszam na miejsce. Że jestem absolutnie zafascynowany. No oczywiście wszystkim, co wydarzyło się tutaj na scenie i tym, jaki trud stoi za dbaniem o świadomość tradycji i kultywowanie tradycji mazowsza. I artysta absolutnie najwyższej próby, jakim jest dzisiejszy nasz artysta, będzie za moment miał okazję wykazać się przed Państwem po raz kolejny. Marcin Wyrostek, człowiek niezwykły, z niezwykłym instrumentem. Proszę spojrzeć, ten instrument od strony prawej wygląda jak maszyna do pisania, z przodu jak kaloryfer, od strony lewej jak przenośna lodówka turystyczna. A jakie dźwięki jest w stanie wydobyć z niego artysta, ale musi być to artysta, jak powiedziałem, absolutnie najwyższej próby. Marcin Wyrostek takim jest. Proszę o gorące brawa dla niego i dla jego zespołu.
Thank you.
Długowska. Tomasz Walewski, Jan Kibel. I nasz pierwowzór tańca Królewa Wrocławia. Ale my Państwa zabierzemy w taką jeszcze podróż muzyczną i w tym momencie odwiedzimy magiczne miejsce. Zielona Wyspa, historia królowej Szkocji, Maddie Stewart. Można wyobraźnie się tam przenieść. Klify magiczne, pastwiska, owce. Na naszym wideoklipie nawet jakiś szaleniec z akordeonem między tymi owcami biega. A tymczasem możemy przenieść się w wyobraźni. Zabieramy wszystkich Państwa, przede wszystkim gratulując wszystkim nagrodzonym. I życząc jak najwięcej inspiracji na kolejne działania. Wielkie gratulacje. Thank you.
Kompozytor tego utworu jest to kompozytor żyjący nawet. Ostatnio ma się całkiem dobrze stoi z gitarą basową na scenie. Piotr Zaufal. Nasza wędrówka zaprowadzi nas teraz na południe Europy. Muzyka, która rozbrzmiewała w sumie w wielu krajach i myślę, że temat na pewno Państwo mieli nieraz okazję słyszeć. Thank you.
przed końcem naszego koncertu jeszcze wrócimy do Polski za sprawą Karola Szymanowskiego i pewnej pani, twojego pana, którą mogę czuć. Tam coś jeszcze zapomniał. Tak? Proszę bardzo. Mazurek, Karol Szymanowski. Mazurek. Adur? Adur. Karol Szymanowski popełniłby jeszcze wiele innych dzieł, ale my tutaj te interpretacje sami rozbudujemy, ale nawiązując do tego, że Państwo tak chętnie też się wyłączają, mam taką prośbę. Na koniec koncertu wylądujemy w Mołdawii. Państwo jako przedstawiciele polskiej kultury na pewno będą mieli też chęć zaśpiewać. Nauczymy się bardzo prostej melodii. Jesteśmy na końcu naszej tej podróży w Mołdawii. Zaczniemy od tekstu. Tekst jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o tłumaczenie, ale prosty w nauce. Są to dwie sylaby. H i M.
jak razem tłumaczymy, mamy taki efekt, to jest całość. Jeżeli chodzi o melodię, jest jeszcze mniej skomplikowana. Składa się z jednego dźwięku i w połączeniu z tym tekstem mamy taki efekt. Zrobimy teraz malutką próbę. Uwaga, uwaga. Że panie znają tą melodię. Będzie nam dużo, dużo raźniej. Liczymy bardzo na państwa i jeszcze raz z wielkim podziękowaniem dla pana marszałka, z wielkimi gratulacjami dla państwa, życząc wiele, wiele inspiracji. Mam nadzieję, że będzie płynęła też z muzyki mołdawskiej, którą państwo sami będą teraz mogli wykonywać. Taniec mołdawski.
Byli na planie filmowym serialu, na przykład ten jak miłość, to kierownik tego planu usłyszał pod reżysera mamy to i krzyknąłby koniec zdjęć, można iść do domu. Ale reżyser tej gali ma zupełnie inne plany. Otóż w imieniu marszałka przekazuję Państwu informację, że po nasyceniu duszy czas nasycić ciało, będzie pyszna kolacja i życzę Państwu w związku z tym smacznego i szampańskiego wieczoru.